Usiądźmy jeszcze i przed adoracją wysłuchajmy ogłoszeń. Po mszy świętej zapraszamy dzieci do stopni ołtarza, także po błogosławieństwo. Liturgiczne obchody tygodnia: w poniedziałek uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W sobotę przypada 13 dzień maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie. Porządek będzie taki, że o 17:30 zapraszamy na drogę krzyżową, o 18:00 modlitwa różańcowa, o 18:30 nabożeństwo majowe, a o 19:00 msza święta. W przyszłą niedzielę, 14 maja, na mszy świętej o godzinie 9:00 będziemy w sposób szczególny modlić się w intencji księdza Macieja, który obchodzi swoje imieniny. Zaś na mszy świętej o godzinie 11:00 w naszej parafii uroczystość pierwszej komunii świętej. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych do udziału w nabożeństwach majowych. W niedzielę będą o godzinie 15:00, w soboty zasadniczo o 16:30, a w tygodniu po mszy świętej. Ten tydzień był taki troszkę inny, bo dużo wolnego weekendu i tak dalej. Prosimy rodziców, dziadków, aby przypilnowali, zachęcili dzieci i młodzież, aby brać udział w tym pięknym nabożeństwie majowym, kiedy oddajemy w sposób cześć Matce Bożej. Na czwartek jest zaproszenie do Międzyrzecza Dolnego na godzinę 18:00 do krzyża przy Państwa Danelach. Tam przy rondzie będziemy śpiewać nabożeństwo majowe także przy krzyżu. Czyli w kościele będzie także, a o 18:00 później tam właśnie przy krzyżu w Międzyrzeczu Dolnym. Zbliżają się ważne uroczystości, jak powiedzieliśmy, w sobotę pierwsze nabożeństwo fatimskie, w niedzielę pierwsza komunia święta. Chcemy także wokół kościoła dokonać takich różnych prac. Moi drodzy, zapraszam od wtorku po nabożeństwie majowym kobiety, mężczyzn, chłopców, dziewczęta do pomocy. Jest dość dużo pracy, którą chcemy wykonać wokół kościoła, plewienia, koszenia i tak dalej. Prosiłbym o pomoc właśnie od wtorku, czyli gdyby we wtorek, gdyby nie było pogody, albo ktoś nie może, to w środę i tak dalej, aż do piątku. Chcemy jak najlepiej po prostu ogarnąć ten cały obszar, który tutaj mamy. Każda para rąk jest ważna na chwilkę relaksu, a z drugiej strony można zrobić jeszcze dobry uczynek. Myślimy, że będzie ładna pogoda, także to nam wszystko ładnie się uda. Chcemy choćby na przykład na nabożeństwie fatimskim iść do Groty Lurdzkiej, tam odprawić różaniec, nabożeństwo majowe. To zależne też będzie, powiedzmy, od warunków, od pogody. Myślę, że się ociepli. No ale też chcemy tam wykonać takie pewne prace, które pomogą nam, aby godnie po prostu to nabożeństwo też tam przeżywać. Dlatego zapraszam od wtorku na chwilkę, kto może, ma jakiś sprzęt też do takiej, to przynieść z sobą. Każda para rąk będzie na pewno wykorzystana, bo wiemy, co trzeba zrobić, tylko potrzeba po prostu więcej potencjału ludzkiego. Zachęcamy wszystkich do czytania Pisma Świętego i Prasy Katolickiej. W gościu niedzielnym próbujemy odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy da się zorganizować pierwszą komunię świętą tak, aby komercyjna otoczka nie zasłoniła jej istoty spotkania z żywym Bogiem. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary, a teraz adorujmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.